Hongkong, czerwiec 2013 roku. Potajemne spotkanie w hotelu stawia na baczność wszystkie zachodnie służby specjalne. Pracownik amerykańskiego wywiadu Edward Snowden przekazuje prasie tysiące tajnych dokumentów i oskarża Amerykę o masową inwigilację. Miałem prawo podsłuchać każdego. Oskarża rząd USA o nielegalne szpiegowanie ludzi w kraju i za granicą. Bezpieczny internet to mit. Jest najsłynniejszym demaskatorem XXI wieku. Ten film opowiada nieznaną historię Edwarda Snowdena. Dlaczego zdradził tajemnicę? Czy działał pod wpływem obcych służb wywiadowczych? Jak udało mu się uniknąć zatrzymania? Kto skorzystał z jego działań? To, co wykradł, nie ma nic wspólnego z prawem do prywatności. 99% danych dotyczy legalnych sposobów pozyskiwania informacji. Snowden, demaskator czy szpieg? Rok wcześniej Edward Snowden pracuje w placówce Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA na Hawajach. Później postawi agencji kilka kontrowersyjnych i niezweryfikowanych zarzutów. Miałem dostęp do pełnych spisów wszystkich osób pracujących w NSA, całej społeczności wywiadowczej i tajnych służb na całym świecie. W tajemnicy Snowden pobiera tysiące tajnych plików i usuwa ich kopie. Dokumenty ujawniają skandaliczną historię masowych praktyk inwigilacyjnych stosowanych przez rząd USA. Zdałem sobie sprawę, że to rzeczywistość, którą pomogłem stworzyć. Z każdym pokoleniem ta opresja będzie jeszcze większa. W ciągu 10 miesięcy Snowden uzyskuje dostęp do 1,5 miliona dokumentów niejawnych. Stawia na szali swoją wolność, by powiedzieć obywatelom, że są inwigilowani. Zdałem sobie sprawę, że jestem w stanie zaryzykować, byle tylko społeczeństwo mogło podejmować samodzielne decyzje. Kiedy Snowden udostępnia tysiące tajnych akt NSA dziennikarzom w hotelu w Hongkongu, zyskuje rozgłos i złą sławę. Nie jest bohaterem. Zdradził nasz kraj. Dokumenty, które wyciekły, zawierały dane wrażliwe, źródła dostępu, lokalizacje. Nazwiska i informacje o ludziach. Imię i nazwisko, adres e-mail, dane osobowe jednostek, które znasz i z którymi pracujesz, które mają rodziny i które nagle stały się łatwym celem. Dla wielu Snowden jest bohaterem. 5 lat po napadzie jest witany jak Mesjasz przez swoich zwolenników na całym świecie. Z Rosji, gdzie obecnie mieszka, zwraca się do opinii publicznej za pośrednictwem łącza wideo. Wiemy, że rządy nadużywają władzy. Upubliczniając te dokumenty, oddał nam przysługę i naraził się na niebezpieczeństwo. To jeden z największych zlotów hakerów komputerowych na świecie. Snowdena ze społecznością aktywistów łączy wiele lat doświadczenia i walki o wolność w sieci. Wszystko zaczyna się we wczesnej młodości w Maryland, gdzie zamieszkał z mamą po rozwodzie rodziców. Nie chodzi do konwencjonalnej szkoły. Całe dnie spędza przed komputerem. Zostaje mistrzem w Tekken, bojowej grze wideo. Bohaterowie, których wybierał, walczyli w pojedynkę z niesprawiedliwym tyranem.
Myślę, że zaczął postrzegać siebie jako jednostkę występującą przeciwko uciskowi. Snowden dołącza do forum czatu Ars Technica, gdzie nazywa siebie prawdziwym Hu-ha. Pisze o tym, jak bardzo kocha swoją broń i o fascynacji Japonią. Narzeka na elity. Uniwersytety kreują dwa typy ludzi: kretynów i elitarnych dupków. W pewnym momencie Snowden napotyka w sieci Anonymous. Jest to międzynarodowa grupa haktywistyczna, znana z antyrządowych protestów cybernetycznych. To czas, gdy Amerykę dotyka kryzys. Po 11 września zaczyna się wojna w Iraku. Idąc w ślady ojca i dziadka, którzy służyli w wojsku, Snowden bierze udział w szkoleniach do sił specjalnych. Nie kończy kursu. Jego ojciec nie był zachwycony. Pokłócili się, gdy po wypadku leżał w szpitalu z połamanymi nogami. Wtedy na jakiś czas przestali się kontaktować. Wydaje się, że buntownicza natura Edwarda Snowdena, która zaprowadziła go tam, gdzie jest teraz, wynika z wychowania przez bardzo kontrolującego ojca. Edward Snowden chciał stać się człowiekiem, który sprawia kłopoty. Snowden dostaje pracę w CIA, jednej z najpotężniejszych agencji wywiadowczych na świecie. Mimo sympatii dla ruchu Anonymous i nienawiści do autorytetów, dołącza do instytucji, która jest zhierarchizowana, wymaga dyscypliny i posłuszeństwa. W mojej karierze aresztowałem wielu szpiegów. Za każdym razem, gdy analizowałem ich przeszłość, okazywało się, że mieli problemy z przełożonymi, nie dogadywali się ze współpracownikami, przekraczali granice. W każdej firmie, w której pracował, był uznany za dziwaka. Miał problemy z dostosowaniem się, jak szpiedzy, z którymi miałem do czynienia. To schemat, który powtarza się za każdym razem. W ciągu 6 miesięcy spełnia się jego marzenie o podróżach i pracy za granicą. CIA deleguje go do europejskiej siedziby ONZ w Genewie. Mówił, że żyje intensywnie, jeździ na motocyklu, podróżuje. Nie wiadomo, ile z tego odbywało się jedynie w sieci, ale uważał się za poszukiwacza przygód. Snowden pracuje w Genewie jako wsparcie techniczne. Jest jednym z kilku oficerów łączności w dużej stacji CIA, wchodzącej w skład misji USA przy ONZ. Jego życie zawodowe nie przebiega gładko. Z raportu wywiadu wynika, że już na wczesnym etapie szkolenia miał problem z uważnością i nie umiał ponosić odpowiedzialności za swoje czyny. Snowden popada w konflikt z przełożonymi najwyższego szczebla kierowniczego w CIA. Nie ma dobrego zdania na temat władzy i włamuje się do akt osobowych, by sprawdzić własną teczkę, na czym zostaje przyłapany. Jest osobą, która nie lubi, gdy mówi jej się, co ma robić, nie przestrzega zasad i uważa się za mądrzejszą od współpracowników. Snowden dzieli się swoimi doświadczeniami na Ars Technica. To nietypowe dla pracownika CIA, który powinien chronić swoją tożsamość. Mam źródło w Wielkiej Brytanii, które pracuje blisko brytyjskiego wywiadu i wiem, że wywiad brytyjski obserwował Snowdena w Genewie i był zaniepokojony jego aktywnością w sieci, o czym zawiadomił wywiad amerykański. Pozostaje pytanie,
Czy Snowden, kłopotliwy pracownik CIA i przyszły demaskator, kiedykolwiek kontaktował się z rosyjskimi służbami wywiadowczymi, które są obecne w Genewie? Każdy rosyjski oficer wywiadu w Curychu, Genewie lub w innych miastach miał oko na nowych pracowników. Pan Snowden wracał do domu i pisał o sobie w internecie, więc łatwo było go zidentyfikować i nawiązać kontakt, by sprawdzić, co wie i do czego można by go nakłonić w przyszłości. Nie wydaje mi się, żeby od początku był rosyjskim agentem, ani że dał się zwerbować. Nie sądzę. Wydaje mi się, że stał się oczywistym celem rosyjskich wpływów, gdy przebywał w Genewie. Do dziś pobyt Snowdena w Genewie pozostaje owiany tajemnicą. Możliwe, że ktoś się z nim kontaktował, gdy był w Genewie. Tego nie wiemy. Ale jeśli jest się pracownikiem amerykańskiej agencji z pozwoleniem na pracę za granicą, to należy założyć, że coś takiego mogło mieć miejsce, ale osobiście niczego takiego nie zauważyłem. Kariera Snowdena w CIA kończy się wiosną 2009 roku, kiedy to wraca do USA i rezygnuje z pracy, udaremniając tym samym wewnętrzne dochodzenie, które doprowadziłoby do jego zwolnienia. Ale to nie koniec jego kariery w amerykańskim wywiadzie. Wciąż ma certyfikat bezpieczeństwa i zaczyna pracę dla Dell, głównego podwykonawcy wywiadu. To była komedia pomyłek. Pracownicy CIA, jak i cywile z sektora prywatnego, składali sprawozdania i zgłaszali uwagi, ale zawsze byli o krok za panem Snowdenem, który sam wcześniej rezygnował z zatrudnienia. Dell oddelegowuje Snowdena do amerykańskiej bazy lotniczej Yokota w Japonii, w kraju, który uwielbiał od czasu, gdy po raz pierwszy zagrał w japońskie gry komputerowe. Pracuje dla NSA, amerykańskiej agencji wywiadowczej. Nowe obowiązki są nudne i polegają na sprawdzaniu plików do pobrania. Daje mu to dużo czasu na roztrząsanie działalności NSA w internecie. Mniej więcej w tym czasie Snowden dowiaduje się, że NSA, gromadząc materiały wywiadowcze za granicą, czasami pobiera dane amerykańskich obywateli. Jednym z takich programów NSA była sekcja 215 Patriot Act. Według niezależnych źródeł jej celem było sprawdzanie, czy terroryści spoza USA mają współpracowników wewnątrz kraju. Najpierw NSA zebrała numery telefonów zagranicznych podejrzanych. Amerykańskie firmy telefoniczne, takie jak Verizon, AT&T i Sprint, otrzymały rozkaz dostarczenia metadanych wszystkich stacjonarnych połączeń telefonicznych wykonywanych wewnątrz USA, a także pomiędzy USA i zagranicą. Zapisy miliardów połączeń telefonicznych były przechwytywane na komputerach NSA. Następnie numery telefonów podejrzanych o terroryzm zostały wprowadzone do systemu wyszukiwania NSA. W 2012 roku do systemu wpisano zaledwie 288 z 6 tysięcy numerów telefonów. Jeśli chodzi o użyteczność, tylko 12 spraw skierowano do FBI w celu przeprowadzenia dalszego śledztwa. W NSA istnieje organizacja, która ma logo, na którym widnieje kula ziemska, otoczona pajęczyną kabli, którą orzeł trzyma w szponach. To pokazywało nie tylko ambicje, ale i prawdziwe działania NSA, wykraczające poza to, co było akceptowalne. Były one logiczną, acz kontrowersyjną odpowiedzią na nowe okoliczności, skuteczną, właściwą i zgodną z prawem metodą. I tego będę się trzymał. Tajne programy, tak jak sekcja 215, są sygnałem alarmowym dla każdego, kto uważa, że internet powinien być wolny od jakiegokolwiek nadzoru. Snowden zdawał sobie sprawę, jak bardzo rząd ingeruje w życie obywateli. Uważał, że inwigilacja to nic dobrego, dlatego zdobył się na ten krok.
W czasie pobytu Snowdena w Japonii pierwsze informacje o przeciekach trafiają do gazet. Bradley Manning przekazuje tajne dokumenty do WikiLeaks, która wrzuca je do internetu. Informator NSA, Thomas Drake, zostaje postawiony w stan oskarżenia. Oba wydarzenia mogły być dla Snowdena inspiracją. Po dwóch latach pobytu w Japonii, zanim dopuści się najbardziej spektakularnego wycieku tajnych dokumentów w historii, Snowden bierze 4-miesięczny urlop. Wiosną 2012 roku Snowden udaje się na wyspę Oahu na Hawajach, gdzie znajduje się Pearl Harbor, cel japońskiego ataku na USA w 1941 roku. Oahu nadal jest ważna strategicznie, a NSA ma tu główną bazę. Snowden wraca do pracy dla Dell jako podwykonawca NSA. Jego stanowisko pracy znajduje się w przerobionym bunkrze zbudowanym w czasie II wojny światowej i mającym wytrzymać japońskie naloty bombowe. W firmie Dell Snowden był oficerem do spraw transferu danych, więc przenosił wiele informacji z jednego serwera na drugi, tworzył kopie zapasowe, wspierał dział IT, pisał oprogramowania. W końcu został administratorem systemów, więc zyskał jeszcze większy dostęp do informacji. Tutejsze komputery zawierają kopie zapasowe wielu tajnych plików NSA, wliczając w to programy do zbierania danych, którym sprzeciwia się Snowden. Miesiąc miodowy Snowdena z NSA na Hawajach nie trwa długo. Szybko wchodzi w konflikt z jednym z przełożonych. Musi się wycofać i przeprosić. Każde miejsce pracy pozbawiało go złudzeń. Rozczarowała go CIA, rozczarowała go NSA w Japonii i na Hawajach. Do dziś nie wiadomo, czy Snowden wybrał Hawaje, ponieważ standardy bezpieczeństwa były tam niskie, czy też jego decyzja o kradzieży dokumentów rządowych była wynikiem impulsu. Myślę, że czuł emocjonalną odrazę do programów inwigilacyjnych. Dlatego podjął współpracę z kontrahentem NSA, aby uzyskać dostęp do informacji tajnych i móc je udostępnić. Według śledztwa przeprowadzonego przez rząd USA, Snowden zaczął zbierać ściśle tajne dokumenty na początku lata 2012 roku, po konflikcie z przełożonym. Gdyby został złapany, trafiłby do więzienia na wiele lat. Zaczął od zbudowania robota internetowego, który analizował systemy NSA i zbierał informacje, podczas gdy Snowden wykonywał w tym czasie swoje służbowe obowiązki. Używał haseł kolegów i patrzył, co robili w sieci. W ciągu 6 miesięcy Snowden pobrał setki tysięcy tajnych dokumentów. Wiele razy słyszałem, że Ed Snowden jest niesamowitym hakerem, ale to nieprawda. Miał dostęp do informacji i łamał zasady bezpieczeństwa. Snowden twierdzi, że wystąpił w obronie wolności obywatelskiej i wolności internetu. Musisz zdecydować, co jest dla ciebie ważne. Jestem taki jak inni. Nie mam specjalnych umiejętności. Jestem tylko kolejnym facetem, który siedzi codziennie w biurze, obserwuje, co się dzieje i myśli, to nie my powinniśmy decydować, czy te programy i polityka są słuszne, czy nie, tylko społeczeństwo. Apetyt Snowdena na tajne dokumenty jest nieposkromiony. Aby uzyskać dostęp do kolejnych, ubiega się o pracę w firmie Booz Allen Hamilton, innym dużym podwykonawcy rządowym USA. Lauren Strode i Steve Bay byli w zespole Booz Allen Hamilton w NSA na Hawajach. Pracowali razem ze Snowdenem w 2013 roku. Ed i ja mieliśmy wspólnego znajomego, który szukał nowych możliwości rozwoju.
Opowiedziałam, że uwielbiam moją pracę w NSA jako analityk danych i jakie to daje ogromne możliwości. Zdawał się być zainteresowany, dlatego poleciłam go w Booz Allen Hamilton. Snowden nie kryje swoich poglądów. Mówił o prywatności. Uznałem, że to dobrze. Myślałem, że jest człowiekiem, który rozumie mentalność hakerów. Wie, czym jest bezpieczeństwo cybernetyczne. NSA mu zaufała, został przetestowany pod kątem bezpieczeństwa. Nie wzbudzał u nich żadnych podejrzeń. Nie przeszkadzały im jego poglądy, więc mnie też nie. Snowden dostaje pracę i tym samym dostęp do super tajnych danych NSA. Ed został cyberanalitykiem i jako analityk miał całkowity dostęp do baz danych. Byliśmy podekscytowani tym, że do zespołu dołączył specjalista z dużym stażem. Bardzo zależało nam na mentoringu, więc nie mogliśmy się doczekać, kiedy zacznie pracę. Aby zdobyć kolejne informacje, Snowden potrzebuje pomocy kolegów. Nakłonił współpracowników, żeby udostępnili mu dane. Był przekonujący, w normalnych okolicznościach nikt by tego nie zrobił. Można powiedzieć, że stałem się jego ofiarą. Dwa razy zapytał mnie o dostęp do informacji, które rzekomo miałyby mu ułatwić wykonanie zadania. Było to logiczne i nie wzbudzało podejrzeń. Skopiowałem tekst do dokumentu Wordowskiego i wysłałem mu. Nowa praca Snowdena znajduje się w centrum kryptologii NSA, około 40 kilometrów od jego dawnego miejsca pracy w bunkrze. To z tego miejsca wykradł najcenniejsze dane. Pracował wtedy dla Booz Allen Hamilton. Baza jest bezpieczna, bo używa się w niej tak zwanych płaskich komputerów. Komputery w centrum nie mają portów USB. Ale Snowden wie, jak obejść tę przeszkodę, ponieważ nadal ma dostęp do swojej starej bazy roboczej w tunelu. Po zdobyciu informacji zapisał je na serwerze w bazie NSA i udał do swojego formalnego miejsca pracy, czyli tunelu Cunyan. Zajęło mu to 25 minut. W bazie Snowden ma dostęp do starego komputera, który ma port USB. Tu pobiera materiały, które zdobył w centrum kryptologii. Zapisuje je i kasuje. Jeśli ktoś chce wyprowadzić tajne dane, zawsze znajdzie sposób, jak to zrobić. Zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę rozwój współczesnej technologii. Obecnie jeden Snowden jest w stanie zdobyć więcej informacji niż jakikolwiek szpieg, którego do tej pory ścigaliśmy. 6 miesięcy później Snowden kontaktuje się z 3 dziennikarzami, którzy specjalizują się w kwestiach bezpieczeństwa. Są to Glenn Greenwald, Laura Poitras i Barton Gellman. Mówi, że jest informatorem amerykańskiego wywiadu i posiada poufne informacje na temat inwigilacji rządowej. Zaczyna się wielomiesięczna tajna wymiana korespondencji. Spędził ponad rok pracując w tym systemie, badając jego słabości, wydobywając dokumenty. Rozmowa z dziennikarzami była przejawem dużego kredytu zaufania. Wreszcie 18 maja 2013 roku Snowden jest gotowy na kolejny ruch. Mówi swoim szefom, że musi zrobić kilka badań lekarskich z powodu padaczki, na którą, jak twierdzi, cierpi. Pisze do swojej dziewczyny, że udaje się w podróż służbową i chwilowo z nią zrywa. Dla przyszłych śledczych zostawia pamiątkę, masę zaszyfrowanych pendrive'ów.
Snowden leci do Japonii, a następnie do Hongkongu, gdzie ląduje 20 maja. Aby nie wzbudzać podejrzeń, pisze maila do Steve'a Baya, swojego szefa na Hawajach, z informacją, że potrzebuje więcej czasu na wykonanie dodatkowych badań. Gdy Snowden przestaje się odzywać, Bay zaczyna się martwić o jego zdrowie. When communication goes quiet, Bay begins to worry about Snowden's well-being. Szukałem go prawie cały tydzień. Byłem u niego pod domem, zaglądałem przez okno. Bałem się, że miał atak padaczki i nie żyje. NSA zawiadamia FBI. Ale teraz Snowden szykuje się na spotkanie z dziennikarzami, z którymi komunikuje się od miesięcy. 3 czerwca Snowden spotyka się z Glennem Greenwaldem i Laurą Poitras w hotelu Myra w Hongkongu. Dzień później dołącza do nich dziennikarz Guardiana Ewan McCaskill. W międzyczasie w Nowym Jorku Barton Gellman kończy swój pierwszy artykuł dla Washington Post, oparty na materiałach Snowdena. Dziennikarze namówili naczelnych, by opublikować materiały demaskatora. Historia trafia na pierwsze strony gazet na całym świecie. 6 czerwca Guardian publikuje informacje na temat ustawy Patriot Act, która zobowiązuje firmy telekomunikacyjne, takie jak Verizon, do przekazywania NSA metadanych z rozmów telefonicznych swoich klientów. Program, który Snowden podał do publicznej wiadomości, został zatwierdzony przez nie jednego, ale dwóch prezydentów. Uchwalony przez Kongres, nadzorowany przez komitety wywiadu, kontrolowany przez sąd. Ale to było ściśle tajne. Czytam artykuł i myślę, już nie jest tajne. Tego samego dnia Guardian i Washington Post publikują szczegóły programu zwanego PRISM, który przechwycał maile i treści z komunikatorów terrorystów, handlarzy bronią i obcych rządów. Najpierw analitycy NSA tworzyli bazę podejrzanych. Następnie FBI usuwało adresy e-mail obywateli lub rezydentów USA, zgodnie z amerykańskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Firmy takie jak Facebook i Google były zobowiązane do przekazywania informacji dotyczących użytkowników niebędących obywatelami USA. W 2012 roku było 45 tysięcy takich przypadków. Ben Wisner, dyrektor Amerykańskiego Związku Wolności Obywatelskich, a wkrótce prawnik Edwarda Snowdena, jest zaskoczony. Nie jestem naiwny, ale dla mnie to było bezczelne lekceważenie zasad demokracji. Nawet jeśli akceptuje się pewien poziom tajności, to system nie powinien funkcjonować w taki sposób. Na Hawajach pracownicy NSA są równie zaskoczeni jak inni funkcjonariusze służb wywiadowczych na świecie. Byliśmy w szoku, wyszło na jaw, że to my jesteśmy wrogami. Ja i mój zespół patrzyliśmy na siebie z niedowierzaniem i żartowaliśmy, że byłoby śmieszne, gdyby to Ed był winny. W tym czasie w Hongkongu informator ujawnia swoją tożsamość. Nazywam się Ed Snowden, mam 29 lat. Pracowałem dla Booz Allen Hamilton jako analityk infrastruktury NSA na Hawajach. 9 czerwca Edward Snowden pojawia się w 12-minutowym wywiadzie, który jest zamieszczony na stronie internetowej Guardiana i transmitowany na cały świat. NSA i społeczność wywiadowcza koncentruje się na zdobywaniu informacji wszędzie tam, gdzie to możliwe. Gdy widzisz to na co dzień, dociera do ciebie, jak często dochodzi do nadużyć. W miarę upływu czasu uznałem, że o pewnych sprawach powinno decydować społeczeństwo, a nie jakiś człowiek zatrudniony przez rząd. Zeznania Snowdena są proste i wywołują strach. Namalował obraz cyberprzestrzeni, kontrolowanej przez stworzonego przez NSA Wielkiego Brata.
Świat mi się zawalił. Rozpłakałem się. Miałem czarne myśli. Zwolnią mnie, pójdę do więzienia. Ilu agentów straci życie? Jak to wpłynie na bezpieczeństwo narodowe? Zamknąłem się z żoną w sypialni, pamiętam, że płakałem w jej ramionach i mówiłem, to on. Tylko tyle. Byłam oszołomiona. Bliska osoba zadała mi cios. Czułam się osobiście odpowiedzialna za to, co robił Ed. Jakbym to ja udostępniła mu te dane. Snowden nie jest dla mnie bohaterem. W Waszyngtonie zastępca szefa kontrwywiadu FBI Robert Anderson kieruje dochodzeniem w sprawie Snowdena. Bardzo szybko, zwłaszcza po wywiadzie w Hongkongu, zebraliśmy jedną z największych grup zadaniowych, z jaką miałem do czynienia w mojej karierze. Sprowadziliśmy 70 osób do siedziby FBI. Mieliśmy wspólne grupy zadaniowe na Hawajach, a w kwaterze głównej NSA utworzono zespół, który natychmiast zaczął badać, do jakich danych Snowden miał dostęp. W międzyczasie informacje nadal wyciekały. Kongres tłumaczy, czy programy inwigilacyjne to konieczność. Media zawsze nas wyprzedzały. Nie wiedzieliśmy, co zostanie ujawnione. Byliśmy w trybie reaktywnym. To stawiało nas w niezręcznej sytuacji, bo nigdy nie było wiadomo, co tym razem zostanie upublicznione i jak to komentować. Protesty trwały na całym świecie, ponieważ media ciągle publikowały nowe informacje na temat NSA. Rozumiem, że byli wściekli, ale to nie my wykradliśmy te dane, to oni stracili nad nimi kontrolę. Po ujawnieniu tożsamości Snowden zaczyna się ukrywać. Wie, że ściga go FBI. W tym czasie mieliśmy w Hongkongu attaché. Natychmiast nawiązaliśmy kontakt z władzami Hongkongu, próbując zatrzymać pana Snowdena w każdy możliwy sposób. Mieliśmy 24-godzinny nadzór nad miejscami, w których podejrzewaliśmy, że może przebywać. Dwa dni później Snowden podbija stawkę. Dostarcza chińskiej prasie szczegółowych informacji na temat działań NSA przeciwko Chinom. Twierdzi, że zatrudnił się w Booz Hamilton, aby zdobyć listę wszystkich zhakowanych przez NSA komputerów. Ludzie po obu stronach barykady uważają, że Snowden ujawnił te informacje, aby przypodobać się władzom Hongkongu i chińskiemu rządowi. W USA śledczy FBI i NSA odkrywają ogromną skalę i zakres informacji, jakie Snowden wykradł. Dlaczego było tego tak dużo? Uciekł z kraju i szukał schronienia. Jedyne, co posiadał, to informacje. Szybko okazuje się, że stały pobyt w Chinach nie wchodzi w grę. Chińczycy nie chcą, aby sprawa zaważyła na ich wizycie dyplomatycznej w USA. Wiele krajów na świecie ma podpisane umowy ekstradycyjne ze Stanami Zjednoczonymi. One też nie mogą służyć Snowdenowi za bezpieczną przystań. Rosja to jego najlepsza możliwa opcja. Aby się tam dostać, Amerykanie potrzebują wizy. Dlatego Snowden musi zdobyć zgodę rosyjskich urzędników. Pan Snowden rozmawiał z wieloma osobami w różnych krajach, ale nie chcę o tym mówić. I don't want to say deliberately where he went.
Amerykańskie władze wystąpiły o ekstradycję Snowdena 19 czerwca. Trzy dni później amerykański Departament Sprawiedliwości oskarża Snowdena o naruszenie ustawy o szpiegostwie i kradzież własności rządowej. Snowden wykorzystuje swoją szansę. Jedzie na lotnisko w Hongkongu. Pomimo umowy o ekstradycji zawartej pomiędzy Hongkongiem a USA, Snowden wsiada do rosyjskiego samolotu i odlatuje do Moskwy. Chiny działały na naszą niekorzyść. W żaden sposób nie chciały współpracować z rządem Stanów Zjednoczonych. Nasze działania spotkały się z niechęcią władz Hongkongu. FBI ani żadna inna agencja nie została poinformowana, że Snowden opuścił Chiny i udał się do Moskwy. W poniedziałek, 24 czerwca, zaledwie miesiąc po opuszczeniu Hawajów, Snowden ląduje w Moskwie. Nie udaje mu się dostać na Kubę i znika z życia publicznego. Przebywał na lotnisku kilka dni, podczas gdy my, za pośrednictwem Departamentu Sprawiedliwości i attaché w biurze ambasadora w ambasadzie USA, próbowaliśmy wynegocjować zatrzymanie Snowdena. Ale rosyjski rząd w żaden sposób nie chciał współpracować. Po tygodniach spędzonych na lotnisku, Snowden otrzymuje pozwolenie na pozostanie w Rosji i zatrzymuje się w Moskwie. Nie zdziwiło mnie to. Byłbym zaskoczony, gdyby Rosjanie pozwolili mu wyjechać. Snowden ujawnia nowe materiały i wywołuje kolejną burzę polityczną. Rząd USA przyznaje, że Snowden wykradł dużo więcej informacji, niż do tej pory opublikował. 99% tego, co ten młody człowiek wykradł, nie miało nic wspólnego z inwigilacją. Były to informacje, w jaki sposób amerykańskie agencje pozyskują dane wywiadowcze. Wśród dokumentów, które Snowden ukradł, był ściśle tajny roczny budżet wywiadu, który pokazuje dokładnie, gdzie wydawane są pieniądze, a gdzie system nie domaga. Najcenniejsze informacje, na jakie może liczyć wróg. Rząd Stanów Zjednoczonych szacuje, że Edward Snowden ukradł około 1,5 miliona tajnych dokumentów rządowych, z czego 200 tysięcy przekazał prasie. Snowden ukradł klucze do królestwa. Z punktu widzenia rządu Stanów Zjednoczonych, kraj był w niebezpieczeństwie. Służby wywiadowcze zadawały sobie pytanie, kto jeszcze zdobył dokumenty wykradzione przez Snowdena. Jeśli Snowden miał te informacje na pendrive'ach, to straciłbym szacunek dla rosyjskiego wywiadu, gdyby nie przechwycił tych danych, niezależnie czy Snowden chciał je udostępnić, czy nie. Rząd Stanów Zjednoczonych twierdzi, że działania Snowdena miały katastrofalny wpływ na zdolności cyberzwiadowcze Zachodu. Czy terroryści wiedzieli, że są pod obserwacją NSA? Rick Ledgett był zastępcą dyrektora NSA. Rick przeprowadził ocenę szkód. Publicznie powiedział, że mieliśmy prawie 1000 celów, przeciwko którym dysponowaliśmy twardymi dowodami, które przepadły. Musieliśmy też zmienić sposoby komunikowania przez to, co zrobił Snowden. Nieprawda, nie opublikowaliśmy nic, co mogłoby być jakąkolwiek wskazówką dla terrorystów. Każdy terrorysta na świecie wie, że ściga go rząd USA. Te dane są bardzo wrażliwe. Bezpieczeństwo wielu ludzi zostało naruszone. Być może część z nich już nie żyje. To straszne. Wśród dokumentów, które Snowden ukradł i opublikował, znalazła się lista około 80 stacji CIA na całym świecie. Post zniknął z sieci kilka godzin po publikacji. Wiele stacji znajduje się w małych społecznościach, gdzie tożsamość ludzi zbierających dane wywiadowcze można łatwo rozpoznać. To stanowi dla nich zagrożenie.
Zwolennicy Snowdena argumentują, że korzyści płynące z ujawnionych przez niego informacji przewyższają straty, bo społeczeństwo dowiedziało się, że jest inwigilowane. Uniwersytet w Leidzie w Holandii przeprowadził badanie, ile z ujawnionych programów NSA kwalifikuje się jako masowa inwigilacja. Zastosowano 4 kryteria. Czy programy były dyskryminujące? Czy były prowadzone na terytorium Stanów Zjednoczonych? Czy treść komunikatów była przechwytywana? Czy internetowi giganci współpracowali? Snowden ujawnił istnienie narzędzia o nazwie Boundless Informant, które służyło do analiz telefonicznych i internetowych metadanych zdobytych za granicą. Metadane to informacje o połączeniach telefonicznych lub komunikacji cyfrowej, a nie o ich zawartości. Boundless Informant zawiera metadane gromadzone przez europejskich wojskowych w strefach konfliktu, takich jak Afganistan czy Somalia. Pozwalało to NSA na lepsze odwzorowanie siatek terrorystycznych oraz na wyszukiwanie podejrzanych numerów telefonów. Wielu dziennikarzy nie zrozumiało, do czego służy to narzędzie i niesłusznie twierdziło, że Stany Zjednoczone słuchają milionów prywatnych rozmów telefonicznych w Europie. To klasyczna operacja wojskowa, w której wywiad gromadzi informacje mające wesprzeć oddziały stacjonujące za granicą. A co z PRISM, programem NSA, który zmusił amerykańskie firmy internetowe, takie jak Google czy Facebook, do ujawnienia treści komunikacyjnych podejrzanych celów spoza terytorium USA? PRISM został uznany za program masowej inwigilacji, co jest nieprawdą, bo śledził jedynie wybrane obiekty poza granicami kraju. Nie można tego nazwać masową inwigilacją. A co z sekcją 215, która korzystała z metadanych firm telefonicznych takich jak Verizon? Program 215 monitoruje wszystkie połączenia z USA i zmusza firmy telekomunikacyjne do udostępniania metadanych. Można to uznać za narzędzie masowej inwigilacji. Z 200 lub 300 programów ujawnionych przez Snowdena, najwyżej 2 kwalifikują się jako narzędzia masowej inwigilacji. Reszta to zwykłe działania wojskowe i wywiadowcze, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla cywilów. Może to przesada twierdzić, że były to narzędzia masowej inwigilacji, ale mogły nimi być. Co Snowden osiągnął? Niektóre z najważniejszych reform wynikających z działań Snowdena nie dotyczyły zmian w prawie, a w technologii. Pozwoliło to ludziom nie tylko w krajach demokratycznych, ale i autorytarnych na bezpieczniejszą komunikację. Snowden zrobił wiele dla ochrony cyberbezpieczeństwa państw. Były to naprawdę znaczące reformy, które rozpoczęły się po 2013 roku. Dotyczyły ochrony prawa do prywatności cudzoziemców i zakończenia inwigilacji na masową skalę. Stało się to dzięki Snowdenowi. Czy Edward Snowden jest demaskatorem? Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki, Edward Snowden nie jest uznany za demaskatora. Nie zastosował żadnej procedury w odniesieniu do udostępniania informacji niejawnych, ukradł je i przekazał nieupoważnionym osobom trzecim. Edward Snowden jest przestępcą. Możliwe, że miał dobre intencje, nie kwestionuję tego, ale kwestionuję środki, które zastosował i metodę, którą się posłużył. W odróżnieniu od innych demaskatorów, Snowden twierdził, że cały system jest zły. W jego mniemaniu to, co legalne i zatwierdzone przez prawo, było nadużyciem. Jeśli zgodnie z prawem USA Snowden nie jest informatorem, to czy jest szpiegiem? Rozumiem, dlaczego ludzie twierdzą, że za tym musi się kryć coś więcej. Mogę tylko powiedzieć, że starałem się udowodnić,
że być może pracował dla zagranicznej służby wywiadowczej. I gdybym miał na to dowody, bardzo chętnie bym je opublikował. Zdecydował się na opublikowanie tych dokumentów. Wyjechał do Hongkongu, a potem do Rosji i udostępniał informacje obcemu wywiadowi, czym zagroził bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Jest szpiegiem. Myślę, że wyrządził krzywdę temu krajowi. W najbliższych latach możemy spodziewać się wrogich operacji wywiadowczych ze strony Rosji przeciwko krajom pięciu oczu. Witamy Edwarda Snowdena. Za pośrednictwem łącza internetowego Snowden pojawia się na wielu międzynarodowych konferencjach i imprezach. A gdyby Ed Snowden w 2013 roku przyszedł do mojego biura zamiast jechać na lotnisko? Powiedziałbym, żeby tego nie robił, żeby nie niszczył sobie życia. Może jest inny sposób. Ale to ludzie tacy jak on zmieniają bieg historii, a nie tacy jak ja. Na kongresie hakerów w Niemczech Snowden jest witany jak swój. Jest największym informatorem XXI wieku. Jego doniesienia wpłynęły na zmianę sposobu komunikacji na całym świecie. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, zwłaszcza tych dotyczących kontaktów Snowdena z Rosją. To ironia, że starając się promować wolność w sieci, przebywa w kraju, który tę wolność ogranicza. To ironia, że opowiadając się za wolnością słowa, mieszka w kraju, w którym morduje się dziennikarzy i prawników. Mam jedno pytanie. Rosyjski prezydent wielokrotnie mówił, że spotkał się pan z rosyjskimi urzędnikami w Hongkongu. W którym momencie to się stało i jak do tego doszło? Nie dosłyszałem pytania, ale zakładam, że dotyczyło Rosji. Co dalej będzie z Edwardem Snowdenem? Jego historia jeszcze się nie skończyła. Powiedziałbym, że tkwi w zawieszeniu. Chciałby wrócić do Stanów Zjednoczonych. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, dlaczego uwierzył, że kradzież tajnych informacji, ucieczka do Hongkongu, a potem do Rosji, przyniesie mu jakiekolwiek korzyści. Ale chętnie pojechałbym do Rosji i porozmawiał z nim w cztery oczy, a potem sprowadził do kraju, by móc rozmawiać z nim codziennie. Wersja polska, platforma Kanal Plus. Tekst Anna Czujna. Czytał Paweł Bukrewicz.